Niechaj na wstępie dzisiejszej naszej pirackiej przygody zabrzmi soczyste arr. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym cotygodniowym maratonie z Total War'a. Kontynuujemy naszą piracką przygodę Republiką Piracką z monarchią absolutną, majtkami i gruzińskim pochodzeniem naszych majtkowatych kurdupli z Karaibów, chciałem powiedzieć. Łapę w górę, soczysty komentarz. Dzisiaj zaczniemy oczywiście od ważnej bitwy, trzeba zdobyć. To jest duże miasto, potrzebne nam niesłychanie bardzo. Natomiast chciałem jeszcze przypomnieć tylko, że dzisiaj ten odcinek jest, jeżeli dobrze, zgodnie z planem, leci o 12, kolejny będzie o 15 i ostatni dzisiaj będzie o 18. Wszystko będą piraci, także zapraszam bardzo serdecznie, aby śledzić poczynienia naszych majtków, kurdupli na Karaibach i całym świecie. Dzisiaj trzeba zacząć od zdobycia tego przeklętego miasta. Nie byłoby w tym żadnego problemu, tylko martwią mnie te dwa działa. Więc co możemy zrobić? Możemy zrobić pewien manewr, który będzie dobrze przemyślany, w ten sposób. Co my chcemy osiągnąć? Bo bym chciał ręcznie rozegrać tą bitwę, bo to jest pierwsza duża bitwa i chciałem to sobie rozegrać, zobaczyć jak to będzie wyglądał. A, bo tu jeszcze w ogóle jest w garnizonie, są te moździerze. O panie! Chyba, że się poddacie. Poddadzą się? Nie, odrzucili. Dobra, o co chodzi? Blokujemy tą jedną jednostką miasto. Tych 77 majtków otacza całe miasto i cały garnizon z tą artylerią jest zamknięty w mieście. Te 77 majtek to dosłownie zrobiło kordon nie do przejścia. Natomiast reszta armii atakuje tego knypka małego, dzięki czemu nie walczymy z garnizonem miasta i się pozbyliśmy dwóch oddziałów artylerii. Genialne, genialne. To widzę, że to są native'si, którzy walczą dla Hiszpanów. Juan Diaz. Juan, nie? Bo to jest jako J. Juan Diaz kontra Magnus von Hohn. Wyglądasz jak kobieta. Zaczęło się. To się zaczęło już w 1700. Dobra, rozpocznijmy tą jakże soczystą bitwę. Zdałem sobie sprawę. Posiłki, super. Posiłki w postaci majtek przyszły. Ten oddział. Zdałem sobie sprawę, że to może być bardzo ciekawa bitwa. Wiecie dlaczego? Bo chłop ma tych native'sów, a ci native'si są troszeczkę jak na nasze majtki. To znaczy mają mniejszy zasięg, ale większe damage i bardzo dobrze sobie radzą w walce wręcz, bo to są indiańce. I przeraża mnie, jak komputer rozstawił tą artylerię. Dosłownie jestem przerażony. Nie no, poważnie, jakby wyszedł Empire 2 zamiast kolejnego nudnego dodatku do Warhammera 3. Warhammer 3 jaki jest spoko. Znaczy, kto chce, to kto lubi grać, to niech sobie pogra. Mi się tylko bitwy w Warhammerze podobają, bo kampania jest dla mnie niegrywalna na dłuższą metę, zbyt nudna. Natomiast jakby wyszedł taki... Czy ty strzelasz? A ty masz tu przestrzał między tymi uliczkami? Nie no, nie gadaj. A może ta jedno działo gdzieś tam nad tym budynkiem strzeli? Może tak być, może tak być. Ej, nie obraziłbym się, jakby wyszedł Empire 2. Taki dopracowany, działający AI ze wszystkim, tą mapą globalną zbit. O Jezus, Jezus, wyobrażacie sobie, jakie to dobre by było? Ale by było, panowie, ale by się działo. Ale niestety nie wyjdzie, no bo... Chociaż nie. Ej, w ogóle walczymy o miasto w mieście, które otoczyliśmy, żeby nie brało udziału. Czyli garnizon jest gdzieś tutaj zamknięty. Pewnie w tym kościółku jest zamknięty ten garnizon. Nie mam pojęcia. No właśnie, dlatego potrzebne jest... Ej, ci Indiańcy, oni mają pasywkę, że nie mogą się praktycznie wszędzie chować, więc dobrze, równie dobrze ci Indiańcy mogą tutaj w tej trawie leżeć. Także trzeba uważać. Trzeba uważać bardzo dobrze. Trzeba bardzo uważnie uważać. Wy macie mały zasięg, nie? Nie pamiętam, czy my mamy dostęp do piechoty liniowej jako piraci. Mogłem to sprawdzić, ale mi się nie chciało. Przodem puślemy naszych... Poczekajcie. Chyba ciut za głośno było. Przodem puślemy naszych żbiczków. Tylko nie mów, że ty będziesz uciekał, bo wtedy mi się smutno zrobi. Wow, no właśnie, kurde, z zakrzaka ci Indiańcy wyszli rozstawić się, tu tubylci nas atakują! Przygotować się! Wy jesteście w zasięgu, hold the fire, przecież ta milicja mi zostanie zmieciona przez te, bo tu zakładam, że są dwa oddziały. Biegiem! Wy panowie musicie coverować to, bo tu zaraz będzie ich masa, masakrycznie dużo. Gdzie jest nasz żbiczek? Ten żbiczek ma za zadanie przedrzeć się i uciszyć tę artylerię. Mam nadzieję, że ten generał nie zginie, bo oni są cholernie drodzy! Pokaż native'ów, to są native'ci, którzy mają właśnie takie wdzianka hiszpańskie. Znaczy temu komu służą. Ej, a wy nie macie native warrior, a wy nie macie łuków? Wy jeszcze z łuków powinniście strzelać. O, poszła salwa i zabiliście. Ej, sporo zabili. Jako liczba sakrowa. O, widzicie, pazy, pojawił się drugi. Magic, it's a magic.
magic. Wy nie macie zasięgu, jest? Jest. Dobra, będziecie podchodzić. Kurde, oni mają strasznie krótkie te samopały, te pistoleciki. No nie mogliby na większą odległość strzelać. Tylko nie uciekajcie, panowie, bo ja was gajać nie będę. Ja was gajać nie będę. No dobra, a wy w sumie nie wiem, co wy robicie. Mamy tyle piechoty. Chciałem zobaczyć dużą bitwę naszych majtek. Tak, chciałem zobaczyć dużą liczbę majtek, tak? I co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Dobra, pokażcie wystrzał. To, co w Dark Modzie mi się podoba, to jest... Jak dodali te dymy po wystrzale, to jest pięknie, bo na podstawce ani na Polonii, ani tego nie było. Wy dajecie radę. Wy macie ładny okolo, no macie zajerąbiste. Kto się domyśli, ten wie, o co zającowi chodziło. Dobra, no to majtki do przodu. Zrobimy pojedynek Indiańców kontra majtki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odsunęliśmy tych żbiczków od artylerii, bo ja bym chciał tutaj generałem się przekraść tą artylerię wyciąć, bo oni mają chyba tu na start są od razu kartacze, nie? Chyba szo. To żebyście sami się nie postrzeli. Najgorsze jest to, że jak oni w takiej kupie stoją, to zaraz się sami pozabijają. A jak majtek strzela do majtka, to skarpetka. Oho, oho! Hurra! Czy wy coś w ogóle trafiliście? Przeładować jeszcze raz strzelić, bo mi ręce upadają. Oj, bo ty tak trochę niebezpiecznie się wysunąłeś. Niebezpiecznie! Niebezpiecznie! Dobra, wy tutaj szybciutko, bo i będą szarżować. Szarżować będą. Nie, gdzie ty jedziesz, dzbanie? Uciekaj! Gdzie ty pojechałeś? No ja rozumiem, że wy jesteście piratami i wojskowa busztra to może nie jest to, ale ja ci kazałem się wycofać, a nie gajać za jego generałem, no. No szkandal. Dobra, panowie, a wy na tych, bo te wasze sabopaliki, szczelaliki to... Jak oni mi chyba zagrują! O kurde, ty, jak oni się wbili, ja myślałem, że oni wytrzymają tą szarżę, a my na plecy wjedziemy. No dobra, niech będzie. Szczelajta w to. Tak, zabicie wrogiego generała. Daj slow motiona, pokaż, jak będą nasi piraci machać z toporkami. Dobra. Jakiś taki zasny pojedynek. O, tu walczą, jeden na jeden. Pokażcie. Majtek kontra natives. No. Cała Polska, cały świat na was walczy. Cyk, zablokował toporkiem, a tym rapierem, szpadem macha. A w ogóle jak on to trzyma? On to trzyma czwartym i piątym palcem, a te dwa z przodu ma przed tym. Ale go ciachnął po ręki. Na rękę poszło. Ale wkurzony, widzicie to złość w tych oczach? Całe białe ma. No, panowie, zasny pojedynek. Jakbyście się jeszcze trafiali, byłoby bo... Wow, bo mi się tu coś skrada. Skrada się! On się skrada. Do tyłu! Strzelaj w nich! Strzelajta, ubijajta go! Bardzo dobrze. A wy naprzód, wbić się! Doskonale, o to chodziło. Nie, no bo chcę jak najmniejsze straty. Bo chcę jak najmniejsze straty, no to chyba to jest logiczne, nie? No nie wiem, czego wy nie rozumiecie, no. Dla mnie to jest oczywiste i chciałem ich najwięcej wybić. Dobra, gajaj. W tej bitwie już większej historii chyba nie będzie, także ja do was wrócę, jak to się skończy. Chociaż nie, no ładnie się napierdzielałem. Zaraz będzie szarża naszych majtków. O, proszę. Pajak lecą! O, ale ta grafika. Nie, no poważnie. Jakby wyszedł Empire 2 taki dobry, to było wygrane. No poważnie, przecież to im by się sprzedało, no. To by się, ja bym kupił z 10 kopii, żeby tylko oni to zrobili. Oj, co to wraca? Nasi wracają. Ej, nawet ładnie to wygląda. No wiem, że to jest stara gra i grafika tu jest trochę przekoloryzowana i tak dalej, ale... O, ty, ciachają się. Są efekty krwi? Nie ma efektów krwi, nie? A, no bo nie było DLC-ka od Total War'a. Ładnie walczy, ładnie. Tam nasze, tam milicja biega. Podoba mi się. A tu ten, majtek głowacki własnym tym chustą artylerię zgasił. Dokładnie tak było, dokładnie tak było. Majtek, to był głowacki, nie? Nie pamiętam już. Kontynuuj oczywiście, jeńców nie bierzemy na majtki, wszystko przerobimy. Potrzebujemy waszych mundurów na majtki przerobić. O nie, no i właśnie to jest najgorsze. Czajcie, że oni teraz sami do siebie strzają, bo gdzieś tam wróg biega. Nie, dobra, wychodzimy. Straciliśmy 438, z czego przeciwnik nam zabił 354, czyli prawie setkę sami sobie ubiliśmy. Czajcie to? Dobra, cyk. Doskonale. Pięknie. Poddacie teraz miasto? Przypytam się was! Ja, nasz dowódca Magnus von Horn, który nie wie, czym jest testosteron, pyta się, czy poddacie Caracas nową Andaluzję? Nie poddamy. A więc gincie! Piękne zwycięstwo. Dobra, pytanie, czy my możemy
We can? No, zarąbiście. Nie możemy piechoty liniowej. Nie możemy piechoty liniowej, przecież to jest skandal. Ty dróg nie pobudowali. Rób drogi. Konserwatorium. Ktoś mówił, że ta modyfikacja... Zamknij się, kobieto, kiedy przemawiam do ludu, tak? No właśnie, moje żbiczki biedne syndykalistyczne nie słyszą myśli zającowatych, że modyfikacja nie wyłącza fortów. No to, to już wyłącza, bo teraz tutaj powinno każde miasto duże ma, właściwie chyba każde miasto ma przecież, nie? Każde miasto ma możliwość zbudowania fortu i cyk, nie ma możliwości budowania fortu. Powinien być jeszcze jeden kafelek na fort, także cyk, cyk, cyk. Ale mnie bardziej interesuje jedna rzecz, czy tutaj jest nie wytrzymam, zaraz ją. Nie ma. Tutaj nie ma. Nie ma dużej miaściny, żeby zbudować szkołę. No niestety. Niestety. Kurde, bym to żają. Ja bym to żają, ale to jest, kurde, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć oddziałów piechoty liniowej. Przecież to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Przecież to tyle do zajęcia jest. Dobra, chodźcie tutaj, żbiczki. Trzeba was przetrenować. To nas kosztuje fortunę. Tu mamy jeden oddział piratów. No dobra, to chyba wszystko, co możemy zrobić. Dyplomatycznie nic nie podziałałem, bo jesteśmy z totalem krygu ze wszystkimi. Także koniec tury. Znajomy końca szury. Saksonia. Dlaczego Saksonia oferuje nam... A, protektorat Polsko i Litwy. Ej, na Dark Modzie serio tak było? O kurde, ty, zarąbiste. Zarąbiste. Dobra, zgodzę się, ej. Zarąbiste. A czy ja mogę... Nie, umowy handlowej z nimi nie strzeję, bo nie mają dostępu. Dobra, zobaczymy. Ha! Pierwszy peace deal poszedł. Jezus, ciekawe, czy Polska zgodzi się na peace deala. Nice, dobra, zawieszenie broni. Flota przybyła. Przybyła nasza flota do Indii. Jak Indie wyglądają? Indie wyglądają... Chyba tu nic się jeszcze nie zmieniło, chociaż nie, no, konfederacja z Mugalami mogła. Ja bardziej chciałem zobaczyć, czy ja mogę coś wam tutaj poprzeszkadzać, powkurzać was. Jak tu szlaczki handlowe pływają. O, tu pływa jakiś szlaczek handlowy. Dobra, no mamy 3300. Boję się tylko, że oni zaraz przypłyną i złupią tą łódkę. 3500, okej. Okej, czekaj, ile to jest? 3500, było 3300, czyli dostajemy de facto 200, plus minus, a ty kosztujesz w utrzymaniu 100, więc wychodzimy 100 na plus. No, ciężki ten żywot pirata, ale nic na to nie poradzimy, no trzeba skubać każdy pieniążek, który się uda ukraść. Powiedz, że to jest piechota liniowa, proszę. Proszę, proszę, nie można piechoty liniowej, no. Ja przecież to jest skandal. Jak ja mam na samych majtkach tu dłużej grać? No? Jak ja mam z tym walczyć? Powiedzcie mi. Tą piechotą liniową. Mogę coś tu jeszcze przetrwać, bo to jest najważniejsze, żeby ta armia chodziła, jak nie powiem. Możemy iść dalej. Czy my chcemy lądem iść? Jak daleko wy zajdziecie? Wy zajdziecie tutaj. Czy tu jest łosada, której potrzebujemy? Nie ma łosady, ale jest kopalnia złota. No dobra, możemy teraz lecieć w Wenezuelę, Kolumbię. No myślałem, że będziemy skakać po wysepkach, ale skoro już się dropnęliśmy, to chodźmy sobie, zobaczymy. Jest tu w ogóle port? Tak, to jest port. Panamę zajmiemy. Zaczniemy wyzwalać hiszpańskie kolonie. Chyba, że będzie nas stać na drugą armię, żebyśmy się dropnęli na Santo Domingo i Jamajkę i tak dalej. Raczej nie, nie? Nie będzie. Dobra, jeżeli ja z tego nie dostanę oddziałów nowych, to mi się tego na razie nie opyla całkowicie ulepszać. Bardziej możemy zrobić, o właśnie, kopalnie gemików, czyli kamieni szlachetnych. No już cały hajs poleciał. To jest ta flota. Ten jeden stateczek dał nam się dopać. Weź, przepłyń sobie tędy. To jest niewielka armia. Niewielki szlak handlowy, ale zawsze można połupić. I potem ewentualnie tą armię wrzucimy na statek. Jak będziemy chcieli, no zobaczymy. Jest Saksonia, tu jest Saksonia. No szkoda, że nie możemy negocjować, że jako piraci nie wolno negocjować. Dobra, 500 hajsików myślę, że skiptury. No, tak jak przypuszczałem, nie możemy tutaj pływać, bo zaraz ktoś przyleci. Trzeba dużą flotą, to akurat Konfederacja Maracka przypłynęła. Ty uciekasz pod Persję. Pytanie, czy on cię dogoni, bo tu flota ma gigantycznie... O Jezus, to jest Imperium Osmańskie. możemy portu im poniszczyć. Jak będziemy oparci. Dobra, ty wracasz do miasta. Ej, to jest fort. Ty, może faktycznie niektóre forty... Ale nie, no nie powinno być tego fortu. Okej, kolejny szlak handlowy. Bardzo dobrze. Nie, no nie mów, że ty mnie gonisz. Nie mów, że ty mnie gonisz. A, ty uciekłeś po bitwie. Dobra, zbudowaliśmy konserwatorium. Flota przybyła i kolejna flota do Indii przypłynęła. No ale po co mi ta flota w Indiach, jak oni mi tutaj kuku robią? Oni mi tutaj kuku robią i nie dają mi łupić statków. Nie dają mi. Jakbym był zły, to mógłbym każdy port teraz pochodzić i poniszczyć, ale to jest... Nie, bo my plądrujemy ten szlak handlowy. Dobra, to płyniemy do... Do czego my płyniemy? Płyniemy do...
do Afryki Wschodniej płyniemy. Do Afryki Wschodniej. A ty, Żbiczku! Ty, Żbiczku, jedyne co możesz zrobić... czy ja chcę się z nim bić? A jolo, dawaj, zobaczymy. Dobra, nie zaatakował nas, to dobry znak. Na automacie, ja jestem za dobry w bitwach. Na automacie, oj, cyk, i statek przejęty, mówiłem? Mówiłem, że i cyk, indyjski słup przejęty. Wiecie co, to jest port Osmana, nie? To jest Bagdad, to jest osmański port. Za ten przejęty mi statek. Złupiłem ci port. I wiecie co, może, co można było zawsze robić w Empire'ze? Był taki mógł, to jest stopień zniszczenia i on nam zapłaci jakieś 200 sztuk złota, nie? Ale jak zrobimy tak i wpłyniemy jeszcze raz, to ten paseczek spada i teraz zapłaci 400. I w ogóle wiecie, co możemy zrobić? No i teraz zapłaci jakieś 2000 za naprawę, także pozdrawiam Osmana, trzeba było mi więcej statków przejmować. I myślę, że możemy już opuścić, czy my chcemy jeszcze Persję splądrować? A chodźcie poplądrujemy! Chodźcie poplądrujemy, jesteśmy piratami z perskiej zatoki! Dokładnie tak, jesteśmy perskimi piratami. Dawaj. Szkoda tylko, że za to hajsu się nie dostaje, to bardziej ich irytuje, ale jesteśmy piratami, tak? Tradycja, to jest piraci RP, tak? Tu trzeba w roleplay piracki się wczuć. Złupiliśmy przystań handlową. Bardzo dobrze. Dobra, opuszczamy to miejsce i płyniemy tu do reszty naszej floty. Mhm. Jak wygląda nasza podróż do gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. Kolumbię. Zaczniemy te zioła hodować i eksportować zioła. Jeszcze dwie tury będziesz tu szedł. My nawet artylerii nie ciągniemy. Tak, wiem. Tego portu nie niszczymy, bo to będzie nas, potem trzeba będzie się ewakuować. Czy wy powiększacie armię? No tak średnio bym powiedział. I 1600 hajsików zostało. To wiecie co zrobimy? Wiecie co zrobimy? Trzeba by dorekrutować troszeczkę piechoty. Kurde, jak ja bym chciał mieć artylerię w tej armii. Jak artyleria byłaby dobra. Czego my więcej potrzebujemy? 3 oddziały piechoty liniowej. Można by więcej piechoty liniowej zrobić. Znaczy piechoty liniowej, naszej milicji. Można jeden oddział machnąć. Będzie 4, powiedzmy, że do 5. I resztę majtków. 3 tury, żeby oni tak z tego portu lecieli, bo i tak ich będziemy dorzucać. W sumie możemy ten jeden sztateczek już cofnąć. Bo się przy okazji naprawi do portu. Mhm. Za 2 tury. Mam nadzieję, że to złapiemy. Potem Panamę i chyba... W ogóle czy my będziemy chcieli brać Panamę? Zobaczymy, bo już bym popłynął na jakieś Jamajki, Santo Domingo, Bahamy. To mnie bardziej interesuje. Dobra, koniec tury. Ej, on armią wlazł do fortu. Pytanie, czy... No tutaj jest fort. Może ta modyfikacja wyłącza tylko forty w miastach? W ogóle Holendrzy wyszli z Curacao na ten. Może gdzieś popłyną. Ty, jak oni do mnie popłyną? No nie może być! Wiecie, co musimy zrobić? Nie. Musimy mieć w każdym porcie... Co jest tańsze w utrzymaniu? 170? 170. Jesteście identycznie useless. Musimy mieć w każdym porcie jednostkę, bo wtedy nie będą mogli się instant dropnąć. Czy statek będzie tańszy trzymać w porcie? Nie, chyba statek musimy trzymać w każdym porcie. 200, 250, 150, 150. Dobra, statek będzie tańszy. Jest. W każdym porciku musi być sloop, brick, coś taniego. Ale no w sumie może, żeby było dobre. Dobra, ciebie weźmiemy. W każdym porciku musi być jeden stateczek do osłony. Dokładnie tak. Rekrutacja jednostki. Flota przybyła! Lawrence Quillage! O, nasze floty przypłynęły. Dobrze. Więcej stateczków. Chodźcie tutaj. Pytanie 200. Jezus, gdzie są nasze pieniądze? Tu już jest pełno. A, tu jest w ogóle pełna flota! O kurde! Wiecie, co możemy zrobić? Bo my nie plądrujemy tego. Przypłyniesz tu. Halo, miałeś więcej plądrować. I plądrujesz 200. A pytanie, czy jak dorzucimy jeszcze ciebie? 2600. Okej. Czy w ogóle ci stoją? Co to jest? To jest Maroko. Fajna flaga, cała czerwona. I oni sobie mnie handlują. Bo nie ma tego szlaczku handlującego. Ciekawe. Flota przybyła, no to tak, to jest ta druga flota, konstrukcja. Kopalnie gemy się będą produkować. Wojna powiedziana. Hiszpania walczy z Holandią. Jak dobrze, jaka to jest dla nas dobra wojna. Dwie z największych potęg kolonialnych walczą między sobą. Więc może oni płyną na Hiszpanię. O Jezus, jakie to dobre by było. Dobra, gdzie jest ta nasza wycieczka przez dżunglę? Tu żuków powinien dowodzić. Dobra, ta osada jest pusta, może bez walki się poddadzą.
Strasznie dużo tur na nich tracę. Mega dużo tur tracimy. Dobra, tu jest jeden stateczek. W każdym porcie musi być jeden stateczek. Chodzi o to, że jak przeciwnik leci, to żeby się nie dropnął od razu, tylko straci jedną turę na wysadzeniu żołnierzy, więc to zawsze jest jedna tura dla nas. No to jest niby 150 na każdy porcik utrzymania, ale myślę, że jak jesteśmy tak rozciągnięci na wyspach, a nasza flota głównie chodzi, pływa i plądruje zamiast walczyć, no bo nasza flota, nie ukrywajmy, ona nie nadaje się do walki. Ona nie nadaje się do walki i przez długi czas nie będzie. Nawet nie wiem, czy będzie możliwość, żeby oni walczyli. Czy my chcemy, jak wygląda? Warszawa upadła! Jezus, te Prusy cisną. Enzik polski. Polski Enzik. To jeszcze Lwów zajmą Austriacy, Lwinno, Mińsk zajmą Rosjanie i mamy rozbiorową Polszę. Szkandal. Saksonia upadła! No to koniec z naszym pistilem z Saksonią. Coś się jeszcze więcej wydarzyło? No, myślę, że jeszcze jedną turę możemy szczelić. Myślę, że możemy jeszcze jedną turę szczelić. A, Petersburg Rosjanie zajęli. A, klasyka. No, no i właśnie to, i właśnie po to miał być żbiczek w porcie, żeby zablokować taki desant. Ocie Maciulu. No fajnie, że mamy uzbrojonych lokalnych piratsów, ale traci, aj, niedobrze, i nie mów, że ty jeszcze moją flotę ścigasz. No żeby żbiczek zjadł tych przeklętych brytoli. Zatopię tą wyspę! No obiecuję, że zatopię tą wyspę! Wszędzie się panoszą ci brytole. No jak ja mam ten garnizon wytłuc, co mi wyspę zajął? Powiedzcie mi. Jak ja mam tą piechotę tymi majtkami ogarnąć? A już spokojnie, nie poddamy się, zaraz coś wykminimy. Panie Karol XII, pan się skupi lepiej na Rosji, a nie na handlach z piratami. No nie, no teraz Luizjana mnie dobije, panowie, ja nie mam siły walczyć ze wszystkimi. Proszę, przeżyj. Co ja ci zrobiłem, biedna Luizjano, no. Z Anglikami walczę, ty też powinnaś. Armia zniszczona, niestety, armia zniszczona, ścieżka... Król nie żyje. Nasz król nie żyje? Oż, cholipka, ty, ja nawet nie wiedziałem. Okej. Okay. Region stracony. Kto teraz rządzi? Bartholomew Pierszow. Okej. Okay. Tym mamy, możemy zobaczyć podatki, ministrowie. Jest coś lepszy? No moglibyśmy przywódcę zmienić. Na przykład na ciebie. O. Plus 4 do dyplomacji dyplomatycznych. No, myślisz, że się opłaca. Nie? Ten to w ogóle jest genialny na flocie. Szkoda, że nasza flota... Popularność rządu 100%. No, najlepiej niż PiS. Pokaż żywego na logiczne. Inne roszczenia, title, Baltazar. Ty no, zarąbiście. Mamy monarchię absolutną, ale jakąś elekcyjną, bo ten się zmienia. Okej. Okay. Flota zniszczona, to wiem. Rekrutacja, nowy przywódca frakcji. Pięknie. Tak wygląda koronacja pirackiego króla w monarchii absolutystycznej Republice Pirackiej. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, ale no... No siedzą na tej wyspie bandyty jedne. Dobra, tutaj podziękuję wam za uwagę. A jeszcze żeby nie było, że przegrywamy odcinek, znaczy kończymy odcinek przegraniem. Ej, czy my to poddaliśmy? Bez walki się poddali, a się uszkodziło. Skandal. No proszę bardzo. O, i przynajmniej na mapie mamy więcej czarnego. Dobra, warto było tą wysepkę. Nie no, ta wysepka jest genialna, bo to jest taka wysepka, tutaj jest cukier i tutaj handel leci, tu w ogóle wszystko, szczęście, radość, dostatek, a co tutaj jest? Co tutaj jest? Tu jest jedna kopalnia złota, tu jest druga kopalnia złota, tu jest kopalnia... czego? Srebra. No co to w ogóle jest? Opłacało się? W ogóle się opłacało? Porcik, forty? Co to w ogóle za prowincja? Dobra, łapek górę, soczysty komentarz. Przypomniałem dzisiaj o jeszcze jednym odcineczku, także łapek górę. Widzimy się o 15 i 18. Elo!